Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, dzisiaj bitewka nie byle czym i nie na byle jakim poziomie. Mianowicie, proszę bardzo, oto jest Grill 15, czyli niemieckie działo, no przepotężne jak na WOTA, z super celnością, bardzo fajnymi obrażeniami, ale za to wiadomo posiadające wadę w postaci braku pancerza. Zobaczymy, jak tutaj sobie kolega poradzi, ponieważ sponsorem tej bitwy jest kolega Skrzypo. Witam. I teraz sprawdźmy, co on tutaj robi. Dlaczego wybrałem tą bitwę? Oczywiście, jeżeli chodzi o tą mapkę, każdy z was zdaje sobie sprawę, że to będzie bitwa dosyć statyczna. Wziąłem ją ze względu na przepotężny damage, który tutaj kolega zrobił. Ale mówię, że nie przypadkowo, ponieważ chciałem sobie porozmawiać o TD-kach, w ogóle o idei TD-ków, nie tylko w World of Tanks, ale wiadomo, podczas II wojny światowej, no bo mniej więcej w tym okresie się obracamy. Także kolega Skrzypowita będzie robił obrażenia. Zwróćcie uwagę najpierw, co się tutaj dzieje. Kolega już miał bardzo dobrą pozycję, ale teraz dąży do pozycji jeszcze lepszej. Oczywiście musi być bardzo, bardzo ostrożny i tego typu rzecz można robić tylko, jeżeli z przodu nie ma dużej ilości czołgów przeciwnika. Podjechanie w to miejsce, a nawet kawałeczek dalej do krzaków, ja już wam pokazuję, oczywiście to są te znane krzaki wszystkim, może się wiązać z natychmiastowym zejściem, zgonem, jak zwał, tak zwał. Proszę bardzo, AMX-1390 nie miał szczęścia, niestety. No i cóż, zobaczycie, co kolega będzie robił. Praktycznie bitwa rozegra się w tym miejscu, ale pozycja idealna. I od razu wam też dam taką podpowiedź. Jeżeli na tej mapce gracie i cała flanka wam padnie, to absolutnie odradzam takie wychylanie się, jak tutaj jest, na środku, ponieważ przeciwnika TD-ki właśnie znajdą sobie tą miejscówkę i kiedy wydaje wam się, że tylko kręcicie się właśnie tam na środku, na tym grzbiecie i pokazujecie wieżę, tak naprawdę pokazujecie cały czołg. Dobra, a teraz o TD-kach. Moi drodzy, jaka jest różnica między World of Tanks a no, rzeczą, która miała rzeczywiście miejsce, każdy z nas wie. Tutaj mamy typową grę zręcznościową. Ja kiedy zaczynałem grę w World of Tanks, no, myślałem, że niszczyciel to jest niszczyciel. Czyli co było zawsze domeną niszczycieli, może na początku ich kariery, prawda? Zresztą przyjrzyjcie się, no, jak wygląda drzewko niemieckie, że najpierw te TD-ki są takie typowe działa samobieżne, czyli w ogóle nie mają prawie pancerza, jest zamontowane działo na jakiejś tam samobieżnej platformie, na podwoziu jakiegoś czołgu zazwyczaj. Po co coś takiego robiono? Otóż, moi drodzy, alternatywą były oczywiście działa tak zwane ciągnięte przez żołnierzy, przez jakieś ciągniki i tak dalej, i tak dalej. Tego typu działa miały tą zaletę, że można było je naprawdę świetnie zamaskować. Zresztą, jeżeli ktoś z was interesuje się II wojną światową, to zdaje sobie sprawę, że no, w użyciu tego typu armaty były przez cały okres, ponieważ ten element zaskoczenia był tutaj kluczowy, ale nawet nie tylko zaskoczenia, ale także wykrycia. Takie działo było małe. Oczywiście, no, późniejsze konstrukcje, późniejsze działa były odpowiednio większe, natomiast i tak w porównaniu do pojazdu były niewielkie, prawda? W World of Tanks tego typu maszyn nie ma, bo strasznie dziwnie by to wyglądało. No, wyobraźcie sobie właśnie tego typu działo bez obsługi. I tak to wygląda dziwnie, ale no, takie dociągnięcia, działo bez obsługi, to już by była totalna masakra. No więc zaleta to kamuflaż. Zaleta to możliwość szybkiego zamaskowania oraz oczywiście zaskoczenie przeciwnika, zaskoczenie, oflankowanie, to była podstawa działania niszczycieli czołgów. I kolejna zaleta, równorzędna, a może nawet największa, to
taniość w produkcji, prawda? Kiedy czołg był bardzo drogi do wyprodukowania, jego obsługa i tak dalej była bardzo droga, działo przeciwpancerne obsługiwane przez żołnierzy było tak naprawdę tanie. Czymś pośrednim było oczywiście działo samobieżne, takie, no, na przykład jak Marder czy Jagdpanzer. Zresztą przyjrzyjmy się drzewku niemieckiemu, jak to wygląda. Na początku mamy pojazdy, które właśnie tylko zostały zmodernizowane, czyli działo przeciwpancerne zostało wsadzone na jakąś tam jeżdżącą platformę i huzia na juzia. Było to dosyć tanie, samo mogło się przemieszczać, w jakimś stopniu było osłonięte przed ogniem strzeleckim, czyli zwykłymi karabinami, ewentualnie bronią maszynową, czy też CKM-ami. Natomiast nie dawało poczucia bezpieczeństwa, czyli główną rzeczą było, tak jak w przypadku tych zwykłych dział przeciwpancernych, maskowanie i zajęcie odpowiedniej pozycji. Dopiero po pewnym czasie zobaczcie, że wchodzą takie pojazdy na przykład jak Hetzer. Później mamy Jagdpanzer. Jeszcze później mamy Jagdpanther. Później Ferdynand i na końcu mamy Jagdtiger. Dalej nie będę jechał, bo dalej, jak wiadomo, nic nie było za bardzo. Czyli Niemcy zdecydowali zrobić pojazd troszeczkę drożej, nie tak skomplikowany jak... O, minąłem sztuga oczywiście. Nie tak skomplikowany jak czołg, ponieważ nie posiadał obrotowej wieży i również miał za zadanie flankować, miał za zadanie tak naprawdę uczestniczyć w jakiejś tam zasadce. Hetzer, jeżeli sobie popatrzycie na jego konstrukcję, polecam wam, chyba jest w Muzeum Broni Wojska Polskiego w Warszawie i on jest tam rozpruty. Można zobaczyć, że konstrukcja sama naprawdę nie była skomplikowana, natomiast stopień opancerzenia z przodu, zwłaszcza Hetzera, to już było naprawdę coś. Później doszły sztugi i konkretne ich modyfikacje, czyli w różny sposób Niemcy starali się ochronić swoje działa samobieżne przed bronią zagrażającą im z boku. Stąd też pojawiły się te boczne ekrany, prawda, na przykład. Później Jagdpanzer, który jest już troszeczkę inaczej skonstruowany, tam już pancerz 80 mm, 60 mm był stosowany, także mamy zupełnie nowy rodzaj pojazdu i w końcu Jagdpanzer, to już było coś potężnego. Działo 88 mm, słuchajcie, zamontowane, schronione troszeczkę za pancerzem o grubości około 80 mm, to było coś. Zresztą długa 88 to taka flagowa broń jakby Niemców i naprawdę działo to było bardzo, bardzo potężne. Może ci z was, którzy grają w WOTA, wydaje wam się, że no to działo jest w sumie słabe, no bo to 88, przecież tu mamy 105, mamy 122, mamy 152, prawda? Ale naprawdę działo 88 robiło robotę w armii niemieckiej. Ponieważ było to troszeczkę, no nie wiem jak to powiedzieć, ta Jagdpantera osamotniona, to wiadomo jakie było zamiłowanie Niemców, no, zwłaszcza Hitlera pewnie, do ciężkich pojazdów, takich mocno opancerzonych, wolnych. I tutaj narodził się Ferdynand. Ferdynand początkowo pozbawiony zupełnie broni strzeleckiej, no była to ogromna wada, ponieważ piechota mogła bardzo łatwo go zdobyć. Oni mieli jak się bronić, ludzie, którzy obsługiwali Ferdynanda. W każdym razie jego pojawienie się na froncie, niezależnie od tego, czy był to sukces częściowo propagandowy, bo był na pewno, ale to było bardzo ważne, żeby podnieść morale żołnierzy, prawda? I jeżeli ktoś z was poczyta sobie o pierwszym zastosowaniu, pierwsze te bitwy, starcia, zawsze towarzyszyło zdziwienie strony przeciwnej,
że Ferdynand wyjeżdżał, po prostu napieprzał i nic mu nie było można zrobić. Był za daleko, był za bardzo oddalony, miał za dobre działo. Takie jego było zadanie, z dużej odległości, pozostając samemu, no nie do przebicia praktycznie, niszczyć nieprzyjaciela. Moi drodzy, moim zdaniem Niemcy mogli się zatrzymać w tym momencie na Jagdpanther i Ferdynandzie. Ferdynand wystarczy, że byłby troszeczkę szybszy i on już by spełniał swoją rolę. Natomiast Jagdpanthera, no to był bardzo dobry niszczyciel czołgów. Niestety to nie wystarczyło Niemcom. No, wiecie, jaki był ich flagowy pojazd, ten najcięższy, czyli Tiger II, prawda? Więc zdecydowano zrobić coś jeszcze mocniejszego. Zresztą Rosjanie już mieli dosyć ciężkie pojazdy, typu, wiadomo, Isy, typu Su-152 i Su-152. Czymś to trzeba było niszczyć, więc potrzebowali lepszego działa. Zresztą, gdyby wojna się przedłużyła, to wtedy Niemcy byliby bardzo nieprzyjemnie zaskoczeni czołgiem, który się nazywał IS-3. Moim zdaniem ten czołg totalnie zmieniłby wszystko, no, całe oblicze wojny pancernej, nawet pomijając to, jaką przewagę oczywiście już pod koniec wojny mieli Rosjanie nad Niemcami. To była przewaga kolosalna, to ciężko jest to porównywać. Niemniej jednak narodził się jak Tiger. Niemcy nie przepuścili okazji, nie przepuścili szansy na pokazanie jakby z innym Niemcom, czyli żołnierzom zarówno, jak i cywilom, że teraz mamy przepotężny pojazd, w którym zamontujemy działo, uwaga, 128 mm. To już było... O wilku mowa! Jak Tiger! Słuchajcie, jak Tiger był przepotężnym pojazdem tak naprawdę i można go było zbombardować, można go było wysadzić, można go było gdzieś tam z boku zajechać. Natomiast dobrze ustawiony, naprawdę, no to było coś... coś strasznego. Normalnie, kiedy mieliśmy takie sytuacje, gdzie kolumna czołgów czy oddział jakiś został zaskoczony przez niszczyciele przeciwnika, to zawsze była ta szansa, że jak trafi, to pocisk gdzieś tam przeleci na wylot, albo się ześlizgnie, albo spróbujemy i może dojechać do niego. Tutaj w przypadku Jagdtigera to była śmierć po prostu. No, działo 128 mm było bardzo, bardzo potężne i zbierało krwawe żniwo. Natomiast tak jak wszystkich tych super broni niemieckich, Niemcy mieli tego za mało, było już za późno. Przewaga w powietrzu przeciwnika była zbyt duża. Zresztą Niemcy w pewnym sensie nie docenili, może nie mieli materiałów już do tego, nie docenili potęgi tak naprawdę lotnictwa. Ta potęga była znaczna, no. Zresztą wiecie, co się stało po wojnie, prawda? Dzisiaj przewaga w powietrzu znaczy wygraną wojnę. Jeżeli nie macie przewagi w powietrzu, to tak naprawdę żadnego takiego konwencjonalnego konfliktu nie uda wam się wygrać. Dlatego to już w czasie wojny zaczęło się zmieniać. Oczywiście ktoś z was powie, że Niemcy konstruowali przecież te ich odrzutowe silniki i tak dalej. Ja się z tym zgodzę, ale jak wiecie, na wszystko było za późno. Była jedyna szansa, jedyna szansa, żeby Niemcy jeszcze odwrócili pod koniec losy wojny. Musieliby po prostu wynaleźć bombę atomową i jej użyć, prawda? No, historia... jak się zakończyła, sami pewnie wiecie. Niemcy nie użyli bomby jądrowej, a gdyby użyli, to wyobraźcie sobie, jak bardzo byłoby to napiętnowane. Gdyby zrzucili, no najbliżej mieli, prawdopodobnie na Wyspy Brytyjskie by zrzucili gdzieś, na jakieś miasto, nie wiadomo na jakie. Byłoby to okrzyknięte prawdopodobnie największym ludobójstwem w historii nowożytnej, można powiedzieć, Europy. Czy też nowożytnego świata wręcz. No, jak wiemy, bomba została użyta i użyli jej Amerykanie. Wytłumaczenie jest inne. Nikt tego nie rozpatruje już w takich kategoriach, tylko każdy mówi, że
przyspieszyło to zakończenie wojny, inaczej dużo ludzi by jeszcze zginęło, a tak zaledwie dwa miasta w Japonii. A, kurde, rozgadałem się niepotrzebnie, popłynąłem troszeczkę. Kurde, miałem o TEDekach w WOCie mówić, o Jezu, skończyłem na bombie atomowej. Napiszcie, czy podobają wam się tego typu... Nie no, nie będę tego jeszcze raz nagrywał. Napiszcie, czy podobają wam się tego typu materiały. No i to tyle. Aha, kolega zrobił wynik. No właśnie, po co ja tą bitwę wam prezentuję? Ogólnie zamysł był taki, że miałem pogadać o TEDekach. I także o tym grillu 15 miałem pogadać. No już nie zdążyłem. Trudno, trudno. Dobra. Kolega Skrzypowita zrobił fantastyczny wynik i dlatego zaprezentowałem tą powtórkę. Jak widzicie, 11 697 obrażeń, 7 fragów. Szkoda, że nie ukoronował tego medalem Radleya Waltersa. 869 tutaj ma doświadczenia. Bitwa jest przegrana. No, niestety drużyna się, jak widzicie, nie popisała. No, czołgi typu T-62, T-54, jeżeli robią po 300 obrażeń, no to strasznie słabo. Strasznie ciężko by było wygrać tą bitwę. Tu musiał być jakiś pluton takich totalnych, hardkorowych koksów, moim zdaniem. Ale za bitewkę oczywiście ogromne gratulacje. Kolega zrobił to, co Grill 15 w bitwach powinien robić, czyli gdzieś z dystansu likwidować wyspotowanego przez inne czołgi przeciwnika. Także serdeczne gratulacje moje. Bitewka za prawie 12 tysięcy obrażeń. Rewelacja, moim zdaniem. Żegnam się z wami i do usłyszenia.